Zapraszam Państwa do Mia Art Gallery we Wrocławiu na wystawę Związki i Znaczenia, która jest kolejną odsłoną grupowej wystawy różnych artystów z różnych pokoleń, z różnych środowisk, połączonych miejscem i czasem. Wielkie nazwiska spotykają się z nazwiskami młodymi, ale bardzo już wyrazistymi, które tutaj w Mia Art mają swoje miejsce od już lat. Trójka różnych artystów w różnym wieku. Michał Misiak z Krakowa, lat 30 kilka. Andrzej Gieraga z Łodzi, lat 80 kilka. No i Ula Madera z Wrocławia, 20 kilka. A równocześnie jakby podobne myślenie, podobna wrażliwość, penetrowanie podobnych rejonów sztuki. Niczego nie odtwarzają, ale coś tworzą. I powstają jakby nowe sensy i nowe znaczenia i w tym samym jakby nowe przestrzenie, do których jesteśmy zapraszani w tych obrazach. To jest zainteresowanie przestrzenią, taką tworzoną iluzyjnie, jak powiedzmy w obrazie Łukasza Huculaka, który próbuje tworzyć jakieś nieznane światy, kosmosy, tworzyć albo ukazywać, ujawniać przed nasze oczy, albo takie przestrzenie, które powstają z takiej swobodnej, malarskiej gry, którą artyści uprawiają. Można powiedzieć, że to jest zapis energii, którą dwórnik wydawał z siebie, wydzielał z siebie, tworząc obraz. Ślady chlapania są po prostu śladami gestów, ruchu artysty, który rzeczywiście całym sobą tworzył te kompozycje, rozkładając płótna na ziemi i intensywnie wylewając, chlapiąc, no czyli w jakimś sensie powtarzając technikę, technologię, ale też jakby gest Jacksona Pollocka z jego drippingowych obrazów. Obok dwórnika mamy obraz Józefa Hałasa, klasyka malarstwa wrocławskiego XX wieku. Oczywiście na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, no tak, abstrakcja, ale na drugi rzut oka możemy zobaczyć, że jest to jakaś taka magiczna formuła pejzażu zamknięta w tym obrazie, gdzie Hałas zszywa niebo z ziemią za pomocą tych drobnych punktów, które łączą się na obrazie w tę pejzażową, jakby odmienioną przez artystę całość. I jeszcze jedno spotkanie dwóch artystów, którzy właściwie pewnie nigdy się nie spotkali. Zestawiam pracę Józefa Hałasa z pracą Jana Dobkowskiego. Prace z różnych lat, o różnym charakterze, ale nagle okazuje się, że pewne myśli chodzą po głowach różnych artystów i znajdują bardzo różne realizacje w ich dziełach. Nośnik takim, jakim jest linia, która staje się jakby podstawowym narzędziem właściwie całej sztuki Jana Dobkowskiego. Stoimy przed klasycznym obrazem Edwarda Dwórnika, Kudowa z 1974 roku. Obraz, który można włączyć do jego cyklu malarskiego zatytułowanego Podróże autostopem. Łączy te różne jakby punkty widzenia i tworzy taką syntezę, można powiedzieć, różnych spojrzeń na miasto. Oczywiście jest jeszcze jeden element, który, bo wszyscy, prawda, zwracają uwagę na architekturę i oczywiście ta architektura jest dla dwórnika bardzo ważna, ale jest jeszcze jedno jakby takie spojrzenie, czyli takie spojrzenie reporterskie, można by powiedzieć. Czyli, że tu się dzieje mnóstwo jakichś, no raczej takich nie do końca fajnych rzeczy, typu, że jacyś faceci się biją, ktoś tam się obmacuje, ktoś wymiotuje i to wszystko jakby w tym uważnym takim spojrzeniu dwórnika, który trochę jak taka soczewka wychwytuje te różne zdarzenia, które w tej Kudowie mają miejsce, powoduje, że to jest taki jakby podwójny zapis, trochę dziennikarski, a trochę oczywiście malarski, reporterski. To takie wielowątkowe jakby oglądanie i pokazywanie przez dwórnika tych polskich miast jest czymś bardzo dla niego charakterystycznym. Związki i znaczenia, one powstają na wystawie, w tej przestrzeni, w tym miejscu. Żebyśmy mogli je poznać, musimy przyjść na wystawę, do czego bardzo wszystkich zachęcam, dlatego że akurat
Po raz kolejny udało się zgromadzić niezwykle cenny i piękny zestaw obrazów. Zatem zapraszam Państwa do Mia Art Gallery.